Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Witam się z Wami z ciepłą, poranną kawką. Rzadko się zdarza, że kawę rano piję z mlekiem. Dzisiaj miałam ochotę, więc sobie taką kawę przygotowałam. Zróbcie sobie koniecznie coś do picia, bo za chwilę zrobimy razem dzienny makijaż. W sumie powiem Wam, że nie wiem, czy ten vlogmas będzie taki z kilku dni, czy to będzie vlogmas z jednego dnia. Zobaczymy, co dzisiaj będę robić. I też kupiłam nową kolekcję z Kobo, także ten odcinek z Kobo pewnie pojawi się przed tym vlogmasem. Wstałam się dosyć późno, bo wczoraj naszło mnie oczywiście na sprzątanie w nocy, więc do drugiej latałam z miotłą, mówiąc wprost. I dzisiaj jest już właściwie 12, także szybko się ogarnę, zrobię dzienny makijaż, póki jeszcze jest światło dzienne. Twarz mam oczyszczoną, dzisiaj zacznę sobie od toniku, od Pajot. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Uwielbiam ten tonik, on jest z takimi płatkami, nawet nie wiem czego, słuchajcie, bawełny. Nie wiem, jakieś płatki tu pływają. Bardzo przyjemnie otula skórę, już mam go na wykończeniu i muszę go koniecznie dokupić, bo uwielbiam. Jakiś czas temu zrezygnowałam z używania jednorazowych wacików. Robię to tylko wtedy, kiedy nagrywam film z kilkoma makijażami, czyli dość rzadko, bo wtedy muszę zmywać co chwilę makijaż. Oj, ten tonik tak cudownie otula skórę, naprawdę Wam serdecznie polecam. Ja go kupuję na Nutino, tam ma zdecydowanie niższą cenę. I teraz idziemy sobie do kremu pod oczy, co ja dzisiaj tutaj mam pod ręką. Biorę sprawdzony krem, który uwielbiam, kupuję go w TK Maxie. Zawsze jak jest, to biorę wszystkie, które są, 2-3 sztuki czasem się trafiają. I jest to moim zdaniem zamiennik kremu It Skin, też koreański, też ma taką lekką, żelową formułę. Także jest naprawdę super, pod makijaż, fajnie nawilża, uwielbiam go. Nakładam też na powieki, bo ostatnio są troszeczkę przesuszone. I na całą twarz nakładam krem od Doktora Jarta, Ceramidin w sprayu, taka mgiełka, uwielbiam go, naprawdę używam go na klientkach na sobie. Kupiłam sobie w TK Maxie taką małą buteleczkę i już ją zużyłam na własny użytek, teraz używam tej dużej. I używam na klientkach i na sobie, więc już troszkę tutaj też połowy butelki nie ma. Pielęgnacja zrobiona, więc teraz przechodzimy do makijażu. I powiem Wam, że ostatnio odezwała się do mnie marka Jessup i zapytali, czy nie chciałabym przetestować ich pędzli. I dostałam w sumie 3 zestawy. Głównie chodziło o test takiego zestawu, Light Grey. Tu jest 14 pędzli. Ja już swój egzemplarz mam rozpakowany i mamy tutaj 5 pędzli do makijażu twarzy. Pędzle troszeczkę tutaj przy skówce czuć zapach kleju, nie będę ukrywać, ale jak wyciągam pędzle na przykład z Glam Shopu, to też czuję ten zapach, ale są bardzo, bardzo mięciutkie. Ja ogólnie jeszcze pędzli Jessup nie miałam okazji testować, więc stwierdziłam, że dobrze, przetestuję z ciekawości, bo często mnie pytacie, czy polecam te pędzle, czy nie, więc będę miała przynajmniej jakiś pogląd na to, jak z tymi pędzlami się pracuje. Oprócz tego w tym zestawie Light Grey jest też 9 pędzli do makijażu oczu. Niektóre są bardziej miękkie, jak na przykład ten puchaczek, no ten jest w ogóle świetny, ma świetny kształt, taki cieniutki, malutki, myślę, że idealny do danej powieki. Niektóre są bardziej miękkie, drugie są trochę twarde. Nigdy nie używałam pędzli marki Jessup. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy używałyście. Ten zestaw 14 pędzli najtaniej widzę dostaniecie w Minty Shop za 99 zł z tego co widzę. Zacznę sobie już makijaż i będę Wam dalej opowiadać o tych pędzlach. Będę nakładać podkład Estee Lauder Hydra Rescue i biorę sobie ten pędzel do podkładu, trochę taki płaski. No i słuchajcie, marka Jessup właśnie do mnie napisała, czy chciałabym właśnie nagrać rolkę na Instagramie z ich pędzlami, czy chciałabym przetestować właśnie ich pędzle. Stwierdziłam, że jest to naprawdę świetna okazja, ale napisałam do nich, czy byłaby szansa, żeby też dla moich obserwatorów, dla moich widzów podesłali jakiś zestaw. No i umówiłam się z nimi, że wyślą mi w takim razie 2 te zestawy Light Grey i oprócz tego jeszcze jeden mniejszy. Bez problemu się zgodzili. Pędzel naprawdę świetnie rozprowadza podkład. Bardzo przyjemnie się nim pracuje. I dzisiaj w związku z tym mam dla Was rozdanie. Nakładam korektor Bell z Biedronki. Uwielbiam go. Jest naprawdę super lekki.
nakładam bronzer Shiglam. No i co trzeba zrobić, żeby tutaj wziąć udział w tym rozdaniu? Być oczywiście subskrybentem mojego kanału i oprócz tego zostawić komentarz. A w komentarzu napiszcie po prostu, jak wygląda Wasz dzienny makijaż, jak się malujecie na co dzień. Na pewno się wyrobimy przed świętami, więc myślę, że to będzie fajny prezent dla siebie samej lub na prezent dla kogoś. Także koniecznie piszcie komentarze i dajcie znać, jak wygląda Wasz makijaż dzienny. Jestem bardzo ciekawa. Możecie też nawet z ciekawości napisać, czy testowałyście pędzle Jessup. Także zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w tym rozdaniu. Myślę, że to będzie fajny prezent. Wyjdą do świąt i na pewno na święta te pędzle dostaniecie. A ja przechodzę dalej do makijażu. I teraz wezmę sobie tutaj róż od Glam Shopu i to będzie półwytrawny. Lubię ten kolor. Jest bardzo, bardzo ładny. Taki dosyć stonowany. Lekko brzoskwiniowy. Przepiękny. Nałożę sobie jeszcze balsam do ust i tutaj ten balsam od Laneige, który Wam pokazywałam w holu z Sephory. Niedługo będzie chyba kolejny haul, bo kupiłam całkiem sporą ilość kosmetyków na Black Friday i na Cyber Monday, więc mam tego dosyć dużo. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Teraz biorę mydełko od Claresy i wyczesuję sobie brwi. Niestety w tym zestawie nie ma takiego pędzelka, szkoda. Mógłby być na przykład ten podwójny z jednej strony, taki wiecie, ze szczoteczką, ale niestety nie ma. Także wezmę sobie taką szczoteczkę, którą ja teoretycznie jednorazową, ale ja ją po prostu piorę i mam ją na kilka razy, kilkanaście. I teraz wezmę puder i chyba użyję tego pudru Znam, który używałam w teście nowości. Ten puder jest bardzo fajny, bardzo mi się on podoba. I myślę, że pędzelek taki do pudru, ten tutaj takie większe jajo. I opruszę sobie całą twarz i też, o matkę, jaki mięciutki, ekstra. Ale miękki pędzel, fajny naprawdę. Zapach tego pudru jest super. Niektórzy pisali, że zapachy nam są zbyt mocne. Faktycznie ten zapach jest dosyć mocno wyczuwalny i jest to taki zapach perfumowany, więc też nie każdemu może to odpowiadać. Świetny pędzel, bardzo fajne uczucie na skórze. W sumie tym samym pędzelkiem sobie omiotę korektor, bo na co dzień to nie ma co przesadzać tutaj z ilością. I teraz paleta Oriental, myślę, że już widzieliście ją u mnie setki razy i biorę sobie taki pędzel o płaskiej skówce. On jest też bardzo miękki i nałożę bronzer. Bardzo wygodny trzonek. Fajnie, przyjemnie się pracuje z tymi pędzlami. Teraz takie malutkie jajeczko i bierzemy róż. Jak przesadzicie z ilością różu, to można wrócić sobie do pędzla, którym nakładałyście puder. I trochę ściągam nadmiar. No powiem Wam, że bardzo przyjemnie się pracuje z tymi pędzlami. To jeszcze weźmy pędzel do rozświetlacza. Tu mam taką większą miotełkę. Co prawda takiego kształtu rzadko używam do rozświetlacza, ale zobaczmy. Z pędzelkami do twarzy pracowało się naprawdę wyśmienicie, także nie mam im nic do zarzucenia. Bardzo miękkie, wszystkie produkty się ładnie rozprowadzały, także super. Mam nadzieję, że w tym świetle dziennym też ten makijaż będzie wyglądał dobrze, tak samo jak ja widzę w lusterku i w podglądzie. Także tutaj wszystko super mięciutko, bardzo mi się podoba ten efekt. Czas na brwi, tutaj wezmę ten pędzelek taki ścięty, ale on mi się wydaje, że będzie zbyt, słuchajcie, gruby, tak czy siak. Wzięłam sobie dwójkę od Glam Shopu, bo chciałabym dzisiaj taki subtelniejszy efekt na brwiach uzyskać. I chyba w ogóle przerzucę się na dwójkę, bo ta trójka dla mnie jest zbyt ciepła chyba. Przechodzimy do makijażu oczu i tutaj wezmę sobie korektor od Rimmel Multitasker. To jest akurat odcień 030. Rozprowadzę go sobie gąbeczką. I nie będzie to jakiś skomplikowany makijaż. Biorę sobie cień od Armaniego. Ja mam numer 5, to jest taki kolor. I wezmę sobie taki bardziej płaski pędzelek. Myślę, że coś takiego będzie w porządku do nałożenia tego cienia. I nakładam ten cień sobie w wewnętrznym kąciku. Tak bardziej wklepuję ten cień. On jest przepiękny, a w ogóle jak się mieni, słuchajcie, w świetle takim słonecznym, sztucznym, coś niesamowitego. I wezmę sobie Nude Fantasy od Maxmo. Nie zwracajcie uwagi na nią, bo ja powyciągałam, tutaj to jest mój stary egzemplarz, i ja powyciągałam te cienie błyszczące. Sięgnę sobie po cień Hazelnut i biorę taki pędzelek okrągły. No powiem Wam, że ten pędzel jest naprawdę mięciutki.
i przepięknie tutaj ten cień rozprowadza. I biorę teraz ten super pędzelek taki, który bardzo mi się podoba i wezmę cień Rosę Quartz. Fajny pędzel, bardzo miękki, więc tutaj on się dosyć mocno ugina pod naciskiem. Też odrobinę tego cienia dodaję na wierzch tego Armani. I teraz kredka od Paese Dark Chocolate. Kreska standardowo. I biorę cień Ginger i taki pędzelek, słuchajcie, malutki, płaski. Rozetrę sobie delikatnie tę kreskę. No też tu fajnie wszystko rozsmuża ten pędzelek. Włosie jest bardzo mięciutkie, przyjemne. I tak wygląda makijaż oczu. Taki dzienny, fajny, z rozumianą kreską. Czas na tusz i teraz oczywiście maskara od Paese Lelouch. Też ją kupiłam właśnie podczas Black Friday. I na dolną powiekę jeszcze takim pędzlem, też o płaskiej skówce, troszkę większy niż rozumiałam kreskę. Nałożę sobie cień Nude z palety. I jeszcze odrobinę Rose Quartz tutaj przy wewnętrznym kąciku na dole. Usta to ja sobie zostawiam w ogóle, bo ten balsam z Laneige mi się podoba i też fajnie się nawilżają na co dzień, to ja nie potrzebuję tutaj nakładać jakichś pomadek. Dzisiaj akurat nie mam na to ochoty, zresztą już jest prawie ciemno, więc czas zakończyć makijaż. Powiem Wam, że jestem w szoku naprawdę, jak się z tymi pędzlami pracowało. Tutaj nawet ten cień, nawet ten pędzel do brwi, który myślałam, że nie sprawdzi się jakoś specjalnie, to powiem Wam, że do cieni bardzo fajnie się nadaje. Myślę, że gorzej byłoby nim robić kreskę, ale naprawdę jestem zachwycona tymi kształtami i mi kością włosia, także będę z chęcią z tych pędzli korzystać. Naprawdę jak na zestaw za 100 zł, to uważam, że wszystko super i nawet będę z chęcią z tych pędzli korzystać. Ja zmykam do kuchni, będę kończyć moją zupę i będę jeść obiad, a później jeszcze wrócę do Was. Wyciągnęłam, słuchajcie, ciastka. Kupiłam go w zeszłym roku w TK Maxie. Te z Was, które oglądały vlogmasy, to na pewno pamiętacie tego miśka. W tym roku widziałam też, ktoś rzucał relację i słuchajcie, Stelka wczoraj na niego się darła i szczekała, a dzisiaj po prostu ma najlepszą zabawkę na świecie. Także już się chyba oswoiła. Stelcia, Stellunia, a co Ty robisz z Bójku? No pięknie wyglądacie razem. Piątkę. Przywitasz się z widzami? No pięknie, dzień dobry. Teraz nakładam sobie trochę warzyw z krewetkami i wczoraj przygotowałam sobie bulion. Możecie zrobić bulion dowolnie jaki chcecie. Ja zrobiłam akurat na mięsia. Jeśli nie jecie mięsa, to oczywiście jakiś wegetariański. I w tym bulionie jest mleczko kokosowe, kurkuma, curry, papryka wędzona. To już tutaj dowolnie możecie sobie dodawać. Także naprawdę super to smakuje. I na koniec dodaję jeszcze jajka. Miały być na miękko, ale niestety trochę przeciągnęłam, także wyszły na twardo, mówi się trudno. Zupa jest już gotowa, ale tutaj słyszycie w tle piski i mamy takiego małego głodomora, który też czeka. I Stelcia też dzisiaj ma święto lasu i dostanie krewetki z jajeczkiem. A dzisiaj jest idealna, tylko jajko nie idealne. Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way. Wybraliśmy się dzisiaj na rynek i powiem Wam, że
nawet rynek właśnie o tej godzinie, czyli jakieś 14 da się lubić na jarmarku. Jest nawet mało ludzi, więc chwilę sobie tu pochodzimy. Jak chodziliśmy któregoś razu w niedzielę, to było tyle ludzi, że szok, po prostu nie dało się przejść, od razu zawróciliśmy do domu. A dzisiaj nawet jest okej. Te kiełbasy i golonki, bigosy i ziemniaki. I czorosy. Także sobie chwilę pospacerujemy, na szczęście nie ma dużo ludzi, więc może coś tu zobaczymy, ale raczej nie jesteśmy fanami skupowania rupieci. Stelcia już się nie może doczekać. Stelcia? Czemu się nie może doczekać? Częca. Tak. Żadnej kiełbasy to może i owszem, by się nie mogła doczekać. O, bigosy. Pierwszy raz wzięłam grzaniec na rynku, a jesteśmy na jarmarku już nie wiem który raz, 10. I pierwszy raz się zgłosiłam, także testujemy, zobaczymy co to warte. Stelcia też by chciała się napić. No dobry, grzane słodkie wino. Ostatni raz byliśmy 8 lat temu, albo... Nie wiem. No ale dobry no. Chyba nie z Bunicki. Zbójnicki Wrocławski. Stelciu, widzowie pomyślą, że coś się dzieje. Pieski nie mogą winka. Się oblizała. Dzisiaj to przynajmniej jest gdzie stanąć, bo w niedzielę jak byliśmy któregoś razu, to niestety było tyle ludzi, że nawet tu się nie dało przejść. Także dzisiaj na spokojnie z pieskiem nawet można sobie przycupnąć pod miatą. A Stelcia jęczy, bo mimo tego, że jest mokro i zimno, to zaraz by chciała chodzić po ziemi. Także nie lubi za bardzo na rękach siedzieć po prostu. Zaraz ją puszczę. Tylko też nie chcemy, żeby tutaj ktoś ją podeptał po prostu, jak chodzi za nami. Zrówko.